Według danych Międzynarodowej Organizacji Meteorologicznej rok 2013 zapowiada się jako jeden z 10 najcieplejszych od czasu, kiedy prowadzone są systematyczne pomiary, czyli od połowy XIX stulecia. Jeszcze jeden, kolejny dowód na to, że globalne ocieplenie jest faktem. Mówiąc o globalnym ociepleniu, mamy na myśli z reguły państewka na Pacyfiku, które znikną pod podwyższonym poziomem oceanu. Myślimy o katastrofach, które gdzieś, kiedyś kogoś spotkają, ale nie nas. Otóż to ocieplenie dotknie także Polski. Klimat stanie się na tyle cieplejszy, że ziemniaki nie będą się udawały, podobnie jak żyto. Zamiast tych roślin uprawiane będą oczywiście inne, kukurydza, sorgo. Trzeba będzie zupełnie inaczej myśleć o liniach przesyłowych wysokiego napięcia. Te, które są, nie wytrzymają ogromnego ciężaru mokrego śniegu. Trzeba będzie drenować miasta, trzeba będzie budować drogi w ten sposób, aby woda mogła być z nich odprowadzona natychmiast. To się wydarzy może nie za naszego życia, ale jeszcze w naszym stuleciu, jeszcze w XXI wieku.